Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy robić dużo rzeczy na odcinku. Aha, dobra, save'a mi cofa. No przecież, save'a mi cofa, zapomniałem. Więc lecimy z uprawą. Dzisiaj lecimy uprawę. Zbieramy kamienie i siejemy. Siejemy rzepak. Pszenica jak nie grzeba. Jaki jest plan na dzisiejszy dzień? Pol numer 53 wam nie będę pokazał osiewu. Bo ile można w tym samym polu robić, więc tu będzie się opracowny. Na drugim polu już uprawę pracownik. No i dobra, zbieramy te kamyczki. Nie miał zległych. Ale dobra, nieważne. Już miałem próbę pola tamtego uprawionego i zebranego. Tam nie ma kamieni, tu są dopiero kamienie. Nie pamiętam jak to było zbierane, bo 10 ostatnio zbierałem. A dzisiaj jest piątek, 18 marca 2022 roku. Godzina 13:32. Więc nie wiem co mi się zdarzy, o których godzinach nagrywam. W zasadzie to nie wiem po co te kamienie zbieram na tym polu. Bo to są te żółte. A te żółte to wiadomo, że wałem wciśnie w glebę. Więc chyba jednak nie będę zbierał kamienie. To tutaj na tym polu będę zbierał, bo tutaj będzie wiadomo, tu będzie aż na pomarańczowo, to nie będzie ich wbijać, bo będą za duże. Tak chyba zrobimy, wiecie? Że sobie to wołami po prostu powciskam. Są te małe kamyszki. A wiadomo, małe kamyszki można wołami normalnie wciskać w glebę. Już widać, że po przejaniu kutra już się większe kamyszki robią. Więc takiego czegoś już nie wcisnę w glebę. Ale takie malutkie kamyszki wcisnę. Więc tylko czekam, aż tutaj będzie ładnie uprawione. Będę mógł pozbierać te kamyczki. Teraz co pozbieram, to już ten pracownik nie będzie tutaj zaorany, wiesz, że? Pozbieram te małe kamyczki. Bo tutaj jak pozbieram je, to od razu pracownik już nie będzie na to automatycznie wjeżdżał. Bo sobie wykryje, że jako to jest uprawione już, że jest kultywatorem przejane. Więc taka ciekawostka mała. Małe kamyczki wiadomo, że zostawiam, bo po co? No po co je zbierać? Jak można je wałamy się z nim? Siać i tak nie mogę. Bo pracownik sieje. Mógłbym go tam zwolnić, ale ja nie chcę tam na tym polu siać. O, ładnie tam idzie nawet. Później jak tutaj pozbieram. Te kamyszki to puszczę John Deere'a z wołami. Będzie już kolega wołał. O, widzicie?
Mówiłem, że sobie to czyta jako uprawione i po prostu nawraca życie. Odjadę mu, bo nawrócić coś nie może. Tu są gdzieś. Ale takie już kamienie muszę zebrać, no bo on tego już nie wciśnie. A już dalej nie, bo tam są malutkie. Zresztą to widać. Pojadę rozebrać te kamyszki. Tutaj tego pola już nie będę obsiewał tego. No bo tu będzie zamalowane. Zamalowane trawą to będzie pole. I tutaj będzie w przyszłości obora stała. Na którą aktualnie chyba zbieram. A będę zbierał na obory, bo na maszyny nie mam co. Bo maszyny mam dobre. Dobra, ten sobie to uprawia. Zobaczcie, ile mu Kasia. O! Że nawet poprzeczniaków nie trzeba będzie robić. 6 metrów to powinno mu to pójść w miarę szybko. Te biegi w tym Maseju to masakra jest. Tak się zastanawiałem teraz w tym momencie, po co tak daleko wyjechałem? Jak potem będę mógł działać dalej, tak kamień zebrać. No dobra, że generalnie jest wszystko w tym cyku. Uprawa, trochę zbierania kamieni i siew. No, siew nie jest głównym celem tego odcinka, znaczy głównym celem jest siew, ale nie będę go wam w takiej dużej ilości go pokazywał. Jak to było na poprzednim odcinku w piątek z Alengradu, tak? Bo tam było chyba 42 minuty siebie. Tutaj chcę wam pokazać tak z 10-15 minut maksymalnie. Bo już jutro. Tak, dokładnie jutro. Odcinek z Włośnicy. Ale tam nie będzie siewu, na szczęście, tylko będzie orka i wapno. Już mogę wam za spoilerować. Będzie orka i wapno. Będzie tam chciałem kulter podnieść, bo nie chciałeś. Nie, ten masa jakiś jest. Jakiś dziwny. Ale na tym całym polu trzeba by zbierać kamień, no tak. Najwyżej puszczę pracownika i pracownik będzie zbierał i filmował. No zapomniałem, że tutaj są malutkie kamienie na tym polu. A więc pracownik jak najbardziej będzie mógł tutaj co zbierać. Zaraz go puszczę, niech zbiera już. Sobie ładnie nawrócę. Tam widzę, że już pół polo zasiał kolega. Więc całkiem ładnie mu to tam idzie. Jedziesz? Dobra, jedziesz. Najważniejsze jest to, żeby on w lewo odbił, a nie w prawo. Jak odbije w lewo, to będzie git. Bo prawa strona mnie nie interesuje pola, bo sobie to wołami wbije. Wiem, że trochę pomieszany ten odcinek i to zbieranie kamieni, no ale no...
Niech już będzie. Kurde, i teraz zapowolę tego Masaja. C2 leci, dobra. Więc jest fajnie. Ja dalej nie opuszczam tego kultywatora. No bo jakby go opuścił dalej, to by te duże kamienie wyciągnął. Na poprzeczniaku, a po co? A w prawo zakręcił, dobra, czyli elegancko zakręcił. Tak jak ja nawinąć. Tak, bo te kamienie mi chodziło. Więc elegancko, widzę, że tutaj się na 53 też ładnie idą. Więc mi się to podoba, jak robota idzie sprawnie. Idę za rawośnicę co nagrać. Bo z woźnicy zawsze jest najwięcej roboty. A ci woźnicy się fajnie nagrywa i renderuje. No to tam jest kwestia 1,5 godziny, żeby to wyrenderować. 15 to trochę krócej, no to zależy ile minut, nie? Jak taki godzinny odcinek? No, tak, tak to tak gdzieś 50 minut renderowania, nie? No dobra, te 1,5 godziny renderowania. I potem ten film z właśnie zawsze waży 8-10 giga. Tylko tego. I potem kolejne 4 godziny... Gdzie? Potem kolejne 6 godzin go wrzucam, tak? Więc zawsze sobie wrzucam odcinek. Od razu po wyrenderowaniu, żeby już po prostu sobie czekał na kanale, na publikację. No wiadomo, że jak jest w Łośnice, to YouTube sobie musi przetworzyć tą jakoś HD, tą wyższą. Zanim to przetworzy, to to schodzi zawsze z drugie 3 godziny. Wiadomo, że w niskiej jakości można od razu oglądać po publikacji filmu, ale... Ale w 4K to jest taka możliwość, nie wiem czemu taka duża. Już tego 4K i tak nie widać, ale... Ale sobie jest. To tu schodzi zawsze na takich głośnicach, to żeby to zanim on to przetworzy, to tu schodzi tak. Już 2 godzinki. Bo YouTube ma zawsze czas. Ja to się przekonałem już o tym niejednokrotnie. I pewnie jeszcze nie raz się przekonam. Dobra, wyrażony na wsześcim. No i dobra, lecimy z powrotem, bo dużo do uprawy to nie zostało. No nie. No dawaj, na wsześcim. Nie rób cudów. B4. No dobra, jak ci idzie na B4, to niech jedzie na tym B4. Nie będę się wtrącał, jak idziesz na B4, to nie jedzie na B4. No jakoś tam sobie daje radę. I że tego klina na polu tutaj będę musiał pozbierać ręcznie. Bo chyba najszybciej widzi, jak ja to ręcznie będę zbierał. A na razie niech sobie zbiera te kamienie po długości. Niech sobie powoli je zbiera. Dużo już mu do siebie nie zostało. No myślę, że te dwie roboty akurat się że akurat skończę zbierać kamienie.
Już będę mógł tutaj do żołnierza walu zapiąć i mógł wsiąść tutaj jeszcze pola. I tutaj szybkie jeszcze 4 przejazdy i będzie skończone. Bo tutaj króciutkie będzie, to raz, dwa to pójdzie. No i przekazy będę wytwarzał łosińce sobie nagrać, więc fajnie. Na łosińce fajnie się gra. To będzie 21 odcinek w łosińce już. Raczej 30 się nie zamknę. Ale myślę, że w 40 odcinkach powinno się zamknąć. Jak tam już mam pół mapy wykupione, to już nie powinno być tragedii. Tutaj już na rogach czerwony wyrywał. Nie no, pomarańczowy. To wiadomo, że odmiedzy to wasze mniejsze. No i dobra, i uprawiamy. Masa, ja puszczam sobie na kolejne pole, niech on sobie uprawia już. Od kolejnej uprawy. Dzisiaj nie ten. Już nic więcej nie zasieje niż rzepak. Więc no. Może być ten serwak u panu? No. A ten pan z Fiora, nie? Co? No to jest już robotę. No. A są te? Co? Głowy, nie? No wiem. Dobra, raz, dwa, trzy. Dużo nie zostało tutaj. Dokąd ja mam tu jeździć? Zaraz zobaczymy dokąd. Ale jest tutaj dużo kamieni. Nie wejdzie już. Kawałek. Dobra, i tu już mogę nawracać, bo jest malutkie. Hej, kawałek tych mniejszych też sobie zbiorę. No bo czemu by nie? Dobra, i lecimy, bo zbieranie to... Na pewno kiedyś już nie będzie tego zbierana. Prawdopodobnie sobie wyłączę tę opcję. Przejedziemy sobie poprzecznik. Akurat trochę tych mięczej testów pozbieram. Czemu by nie? O, tu gdzieś kupa taka wielka widziałem, bo to ją zbiorę, no bo to aż na czerwę. No właśnie, tak nie do końca zbiorę. Nie, aby te kamienie wysypać.
Zaraz na dwa przyjadę. Robotka musi być zrobiona. On tam i tak jeszcze nie zasiadł, bo nie mrugało nic. Tutaj będzie dużo kamieni, to będzie dużo ton mapy. Dobra, B4 i ogień. Dobra, te dwie kubki tutaj zbiorę. I to chyba z tej większej było na tyle tutaj w tym miejscu. Tu też jest nie, to zaraz będę zbierał. Na które tam będę nawracał to. Wszystko jest pod kontrolą. No i łogi na dłoki, dużo już nie zostało do zbierania. Raptem parę przejazdów. On akurat zakończył siebie. No tak nie do końca zakończył, ale nie wiem. Wiedziałem, że droga została, już nie będę ich zbierał. No. No za rok jak będzie tutaj brała. No za rok pewnie znowu się wyciągnie jakieś kamienie. Więc no. Jeszcze dwa przejazdy z tego co widzę. Jeżeli w GPS-u dwa przejazdy jeszcze zostały. Więc bardzo fajnie. Dzisiaj chyba w Eurotrucka pójdę sobie wieczorem zagrać. Znaczy wieczorem, no. Przed wieczorem. Jak się woźnice będą rzucać, to myślę, że pójdę sobie w Eurotrucka. Eurotrucka, trójka zagrać. Bo już nie grałem chyba ze 3 dni załóg. Ale dzisiaj sobie zagram, więc na spokojnie. I 23 minuty, no to akurat. Puszczę jeszcze wały sobie. A ja sobie tutaj parę przejazdów zrobię tylko. Dobra, wysypuję to raz, dwa. Odczepiam sprzęt i szybko powały. Puścić na 53. Zadam, że poprawki po odcinku sobie zrobię. Na pewno będzie poprzecznik do zwałowania z jednej i z drugiej strony. No to 12 metrów to na pewno dwa poprzeczniaki będą do zrobienia. Więc lecimy. 15 na zegarku. No teraz go odpaliło. Nie wiem, wtedy klikłem, ale... Nieraz tak jeżdżę. Niby kliknąłem, ale jednak nie kliknąłem. Więc no. Dobra, wow, tu kolego.
A my raz, dwa tutaj obsiewamy. Raz, dwa przejeżdżam ten pasek, co zostawił. I te dosłownie dwa pługi. Tam półtorej. Jest co było do rana zostawił. A jak było w tym samym kusie, to elegancko było zasiane. Ale wiadomo, że wolałem go dłużej puścić. W zasadzie na tym pole to lepiej odkruszyć by było. Ten nam sobie powoli pół pola uprawił. Ale ja w dzisiejszym dniku i tak tam nie będę jechał na tamte pola. Na tamte pole. Nie, są spokojnie. Nie spieszy się. No i dobra, zasiane, zasiane. Pierwsze pole zasiane o powierzchni jakiej? A nie mam tego nawet zaznaczonego. No statystyki nie chcę przestrzegać. Nie, dobra, kamienie nie rosną, to jest najważniejsze. W sensie nie robią się większe, bo może tak. Więc o to chodziło, żebym to bałem i sobie wcisnął. Na spokojnie. Tutaj na razie niech ta droga jeszcze jest. No ale na razie widzę, że zazwyczaj się dwa pola. Znaczy, na tych dwóch polach tą samą prawę. To chciałem powiedzieć. No, tak jak patrzę, to mam tylko na własność. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć landów. W sensie, że ja kupiłem, to pięć landów tylko. A i tu sześć. Czekaj. Nie. Jeden, dwa. Dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. No, bo to tutaj ten był podstawowy. No więc 5,5 kupiłem, ten tak nie za dużo. Ani 6! Przecież zapomniałem o największym polu. A tam będzie coś typu pszenica chyba. Zapomniałem o tym polu w ogóle. Kolejne pole trzeba tutaj kupić. Aż no niekoniecznie krótko na to, ale... O kurde. Coś się wymyśli. No, od 14. Będę kończył. Nie, no, 14 nie, 14:10, bo to będzie akurat 40 minut. Gdyby nie było, że robię z jednej mapy krótsza, z drugiej dłuższa, to robię te do tej 14:10, żeby było 40 minut. Jak raz już to 40 minut, będzie, no wiadomo, będzie robota zrobiona. Tutaj pół pola na pewno będzie uprawiane. Znaczy uprawiane, zasiane. Bo ja chyba w 25 minucie zacząłem siać. No i on akurat sobie skończy do końca odcinka te pole. Po przeszłych na dwa razy zrobiony, więc można siać. 14:30 będę na Włośnicach. Myślę, że tam nagrywanie zajdzie około... No może nie dwóch godzin, ale... Chociaż nie wiem, bo tam jest trochę do orki. Jest trochę do orki. Do wapnowania też parę pól jest, więc myślę, że około... Do 16 na pewno zejdzie. Potem jeszcze to wyrenderować, to będzie gdzieś pewnie około 18. Nie wiem, który skończyć, to będzie 16:30. To będzie około 1,5 godziny się renderować, no to powiedzmy, że nawet 2 godziny by robiło się. No to by była 18 i 18, to mam... Myślę, że 4 godziny do wrzucenia. A wiadomo, że resztę bym sobie w sobotę wrzucił. Bo można przecież filmy sobie... wrzucanie na parę razy zrobić.
ale wolałbym na raz. Ale wiadomo, jest to fizycznie chyba niemożliwe. No bo wiadomo, no. Zazwyczaj o 22 spadam z pompa. Chyba, że jest to piątek, no to tak zawsze 22.30, 23.00, coś takiego. Tak to mniej więcej wychodzi. Ile zostało mi? 9 minut odcinka, więc spoko. Zwołał mi sobie wał, pół pola zrobił. Ta 47 powinna być cała zasiana, albo prawie cała. No już, o, czemu tam jest? A, bo to, dobra. Dziwnie jest na tej mapie, to w 92 jest taki dziwnie tak zrobione. Ten teren, że jak się spuści kurte poza polem, to i tak ci to upragni. Albo zasieje, no to tak trochę bez sensu jest to zrobione, ale nie mnie to oceniać. No. Teraz to jest tekstura zasianego, ale tego nie widać. Nie wiem czemu tak giający zrobili, ale nie będę się kłócił. Chcieli to tak zrobili i proste. Pół pola jest? Jest. Tym przejazdem jest pół pola, bo jadę na numerku 47. Więc pół pola jest zasiane. Więc elegancko, podoba mi się to. Muszę zobaczyć sobie jakiś... Jedną rzecz muszę sobie na telefonie zobaczyć. Czy jakieś oceny doszły na dzienniku. A że akurat sobie jedzie prosto ciągnik, no to jest idealny moment do tego. Zaraz będzie nawrót. Dobra, zaloguj się. Dobra, teraz trzeba hasło wpisać. Ale kto zaraz pisze, jak nawrócę? I hasło, dobra. Dobra, jeden, dwa. Dobra, już mam wpisane hasełko. Jakieś nowe wiadomości są? Nie, nie ma. Elegancko idą te siewy, podoba mi się to. Robotka jak ta. Jak trza. O, właśnie, nie jak ta, tylko jak trza. O to słowo mi chodziło. Cyk, cyk. No i dobra, już wszystko wiem. Nic nie doszło. Więc no. A ten film oglądałem. Muszę zobaczyć. Dobra, elegancko idzie, jeszcze 6 minut zostało. O, elegancko dosiało tam. O to chodziło właśnie, żeby dosiało. Pyk, pyk, pyk.
No i powiem wam tak, że piątek już jest, piątek sobie leci powoli, nawet wręcz szybko. No i dobra, dwa przejazdy jeszcze i Tesiana będzie. Więc naprawdę poza odcineczkiem dużo mi zostanie Tesiana. A wiadomo, że poza odcinkiem trzeba dosiać. Bo nie wiem, czy w co w kolejnym odcinku będę robił. Muszę to przemyśleć. Tyk, tyk. Dobrze, rozumiem. Dobra. 3 minuty zjeżdżał. Nowy. Co? Nowy kupiłem. Co nowy? Tak. A. Okej. Obsiane, obsiane. Dobra. Nie będę przedłużył. Prawie 30 minut. Chwila. Nie ma sensu przedłużać. Po co przedłużać? Zawsze te 2 minuty to parę... Co się mówi? Parę mega zawsze mniej będzie ważyć. Także na razie równo 30 minut na razie.